Cześć kochani, z tej strony Jacuś, a w dzisiejszym odcinku będziemy przerabiali chłodzenie oraz montowali nowy procesor w naszym kompie, a będzie to Ryzen 7 2700X i bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Problem z procesorem. CPU! No to super! Albo zjarany, albo nieobsługiwany przez tą płytę główną. Obrazu brak. Jest obsługiwany, więc czyżbyśmy kupili zjarany procesor na Allegro lokalnie? Na sprawnym procesorze na Ryzenie 5 świeci dioda od procesora. No wyjadę z hotelem i całe gniazdo będziemy przygotowywać. Okej, okay. Coś już z okien założonych, bo zobaczmy jak teraz się zachowa. O, oh, fuck! Czemu on nie widzi tego procesora? Czy wy to widzicie, a raczej nie widzicie? Czemu on nie widzi tego procesora? Bo on się przed chwilą widział. Co tu się wydarzyło? Dobra kochani, więc od początku. Obecnie u mnie siedzi w kompie Ryzen 2400G. Z tą kartą graficzną bardzo dobrze się dogaduje, a wsadzimy tutaj 2700X, który już będzie robić minimalnego bottlenecka. Jest to nadal poniżej 30%, więc dość akceptowalnie. I wszystko byłoby dobrze z tym procesorem, gdyby nie kwestie bezpieczeństwa i to. Wiadomo, można pominąć, lecz z przyczyn bezpieczeństwa zostałem poproszony przez mojego tatę, żeby wstawić taki procesor, aby był zgodny, ponieważ miałem tutaj poważne problemy z bezpieczeństwem na tym komputerze, tutaj już takie rzeczy się działy, że nawet nie będę o tym wspominać. I właśnie z tego powodu zostałem poproszony przez tatę o malutki upgrade'ik. Więc już bez zbędnego przedłużania, po wyłączeniu naszego kompa musimy się upewnić, że nasze zasilanie jest odłączone. Jeżeli nie jesteście pewni, to możecie odłączyć również i kabel zasilający. Nie mieć żadnych nieprzyjemnych niespodzianek, jeżeli nie jesteście pewności co do sprawności waszego włącznika oraz jeżeli na waszym zasilaczu taki nie występuje. Teraz kochani, na szybciutko skompletujmy, co nam będzie potrzebne. Spirytus salicylowy lub też alkohol izopropylowy do zmywania naszej starej pasty termoprzewodzącej. Paciki do wcierania właśnie tej pasty, zarówno takie kosmetyczne, jak i do uszu. Następnie szpatułka do smarowania naszej pasty. Nie używajcie rzeczy metalowych, takich jak to, ponieważ mimo dobrego wyprofilowania, jak dobrze widzicie, będzie rysować nam IHS-a naszego procesora, mały śrubokręt krzyżakowy oraz duży śrubokręt krzyżakowy. Pasta termoprzewodząca o przewodności ciepłej. Ta pasta do tego procesora, ponieważ on się bardzo mocno grzeje, się zdecydowanie nie nada. W takim wypadku musimy mieć droższą pastę termoprzewodzącą, w tym w moim wypadku będzie to Thermal Grizzly Chronaut, jak dobrze widzicie, gdzie tutaj ta sama wartość jest 3 razy wyższa niż na takiej standardowej paście ze sklepu za 5 zł. Takiej pasty w życiu nie nakładajcie na procesory AMD z końcówką X, które się bardziej grzeją niż zwyczajne. I opcjonalnie nożyk do otwierania naszego procesora. Dobra, przechodzimy do openingu. To pudełko już było otwierane raczej, ale dobra. Pieczęć mamy zdartą powtórnie. I co się tutaj u nas kryje? Po otwarciu nasze nowe chłodzenie. Właśnie, jeżeli... Właśnie, teraz kochani, ważna uwaga. Jeżeli kochani macie klasyczne chłodzenie AMD, czyli to standardowe dodawane do procesorów Ryzen z serii 3 i 5, to będziemy musieli dzisiaj dokonać modyfikacji mocowania naszego chłodzenia, aby nasze zostało utrzymane. Mianowicie będą nam potrzebne 4 śrubki w zestawie z takim oto mocowaniem. Chyba dobrze znacie to mocowanie z płyty głównej pod soket AM3. No i właśnie będziemy musieli się tutaj cofnąć, aby zamontować nasze ogromne chłodzenie. Także będziemy musieli całkowicie wykręcić nasze chłodzenie i te dwie nóżki będą nam potrzebne do tego. Teraz kochani zobaczycie, po co jest ta modyfikacja naszego chłodzenia. To jest oto nasze nowe chłodzenie. AMD Prism Vrive. To jest chłodzenie stworzone przy współpracy AMD z Cooler Masterem. Nie jest ono całkowicie nowe, ale jak dobrze widzimy, tak ono wygląda. I na końcu nasz sam procesor, czyli Ryzen 7 2700X z 17 roku. Tak się prezentuje po wyjęciu z opakowania.
Voilà. A najważniejsze jest to, że ani jeden z pinów nie jest wygięty. Ale za to, kochani, po chłodzeniu można rozpoznać, że było tu nieźle upalane. Ciekawe, czy jeszcze heatpipe'y trzymają swoje parametry, ale jak widzicie, było tu mocno upalane. Widać po zużyciu miedzi na naszych heatpipe'ach, naprawdę. Jak już mamy tutaj kolory tęczy, to naprawdę nieźle musiało być palone. Dobra, kochani, aby dostać się do naszej obudowy, musimy odkręcić na boku, zależnie od typu obudowy, dwie lub cztery, po dwie na dole i po dwie u góry, śrubki krzyżakowe. Co ciekawe, musimy ściągnąć zarówno przedni, jak i tylny panel naszej obudowy. Tak, kochani, nie przesłyszeliście się. Tył także odkręcamy i ściągamy. To, kochani, nasz boczny panel także stąd out. Teraz, kochani, mamy za zadanie przesunąć naszą obudowę komputera w taki sposób, aby mieć do niej rękami dostęp zarówno od tyłu, jak i od przodu. Zaraz zobaczycie dlaczego. Dobrze, kochani, jeśli już mamy swobodny dostęp naszej obudowy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, możemy przejść dalej do środka. Kochani, jak dobrze widzicie, nasze chłodzenie w tym momencie trzyma się na czterech śrubkach. Dwóch u góry oraz dwóch na dole. Jest to zupełnie inny typ mocowania, jaki mieliśmy na procesorach z soketem AM3. A w wypadku naszego chłodzenia, co ciekawe, mamy dokładnie ten sam typ mocowania, co w naszej płycie ASRocka z 2012 roku. I aby takie chłodzenie wstawić, musimy zmodyfikować nasze mocowanie jego. A mianowicie właśnie takimi owymi dwoma mocowaniami, właśnie od soketu AM3+. Spokojnie, rozstaw jest ten sam, mierzyłem centymetrem. Mamy pewność, że będą tutaj dokładnie pasować. I teraz zaczynamy od rozkręcenia naszych śrubeczek. Do tego wykorzystamy nasz mniejszy śrubokręcik. Więc zaczynamy po kolei. I rozkręcamy na krzyżyk, żeby nam mocowanie z tyłu nie spadło. Właśnie po to, kochani, odkręciliśmy też tył, bo po rozkręceniu naszego chłodzenia z tyłu nasza blaszka mocująca to chłodzenie, dociskająca do naszej płyty głównej, nasz cały wentylator, spadnie po prostu, bo trzyma się na tych czterech śrubkach. A więc, kochani, zaczynamy na krzyż. Z tego względu zaczynamy od tej śruby, którą już troszeczkę mniej akurat widać, ale mam nadzieję, że dalej widać. O! Tu, kochani, już jest mocniej trochę zakręcone. Taki mniejszy śrubokręcik może nie mieć wystarczająco siły, więc spróbujemy posłużyć się większym. Bo z tego, co widzę, chyba właśnie tym dokręcałem to, ponieważ było bardzo mocno zakręcone. Dobra, puściło. Puściła śrubka. Odkręcamy, aż usłyszymy, że sprężynka nie puściła. Teraz tak samo na krzyż, czyli stąd. Jeszcze resztkami na tej jednej śrubeczce. Teraz będę mógł ją wziąć do ręki i wam pokazać. O! Właśnie o tym mówiłem. Obudowę, kochani, zdjęliśmy po to, ponieważ przy nakładaniu przyszłego chłodzenia będziemy musieli tą blaszkę jednocześnie wkręcając w chłodzenie od tyłu drugą ręką trzymać. Teraz możemy, kochani, przejść do spokojnego ściągnięcia sobie naszego chłodzenia. O! Przy okazji widzimy, jak się ma pasta termoprzewodząca. Temu chłodzeniu standardowemu AMD-owskiemu już tak naprawdę dziękujemy. Co się zmieniło od chłodzenia w naszej płycie ze srokiem? Nic się nie zmieniło. Grubość blachy jest tak sama, tylko jedynie zmieniono to, że jest nasze chłodzenie okrągłe, a nie kwadratowe. Tylko tyle się zmieniło. Jeszcze większe podobieństwo do chłodzenia Intela. Dobrze, kochani, szybciutka procedura wyjmowania naszego starego procka. Najpierw odginamy w dół nasz latch. Później unosimy go do góry. Nasza kieszeń się przesuwa. I możemy wyjąć nasz procesor. Ojeju. Pasta po bokach się jeszcze rozkłada. Swoją drogą, wiecie, co to jest za pasta? Tutaj to jest Arctic MX4. Jak widzicie, no, trochę zostało na środku, lecz jednak sporo rozprowadziło się na boki. Zresztą widać to również i po chłodzeniu, że sporo tego zostało na bokach, a na środku zostało tego trochę mało. Szybko się wysuszyło, jak dobrze widzicie.
Wysuszyło, tak, wypaliło. Dobra. Dobra, kochani, teraz przyszedł czas na nasz nowy procesor. Zaraz go instalujemy w tym momencie. A więc wyjmujemy go z naszej ochronki. Ja już pamiętam, szatlona pierwszego tak samo wyjmowałem pod naszego ASRocka. Dobra. To jest nasz Ryzen 7 2700X. W jaki sposób? Co teraz zamykamy nasz socket, usunąłbym kartę graficzną, żeby było wygodniej, ale dajemy radę. Dostęp tutaj wcale nie jest zły. Zamykamy nasz sokecik naszym laczem w tym momencie. W taki sposób. Okej, i to tyle. Tak. Jeszcze co? Pasa termoprzewodząca teraz powinna w tym momencie wjechać, więc już wybiorę szpatułkę. Kochani, zanim pasta, przejdziemy do montażu naszego chłodzenia. Naszego mocowania chłodzenia, przepraszam was. Ponieważ jeżeli będziemy mieli to wszystko uwalone w paście, cały procesor, na to jeszcze będziemy z chłodzeniem tutaj latać, to uwierzcie mi, że ta pasta będzie... nie zachowa swojego kształtu w taki sposób, w jaki ją rozsmarujemy, bo nie robimy tutaj ani kulki, ani X-ów, ani innych takich rzeczy. Po prostu ładnie szpatułką rozsmarowujemy jak masło na chlebie, dosłownie. Trzeba się pomylić tutaj przy montażu takiego chłodzenia, jak górę zdałem. Jest tutaj właśnie, jak widzicie, specjalny taki kołeczek na naszym gwincie zrobiony właśnie, żeby tego uniknąć. Jak dobrze widzicie, zarówno na tym, jak i na tym, ten kołeczek jest w tym samym miejscu położony tutaj w naszym gwincie. Tak, mówię właśnie o tym malutkim kołeczku plastiku, który tak nienaturalnie odstaje. Właśnie to jest zrobione, kochani, żeby się nie pomylić. Więc mówiąc w skrócie, to ma, ten kołeczek ma pasować tutaj. Czyli w tym wypadku tak, to jest górne mocowanie. Nasz kołeczek oczywiście musi wejść w gwint. Miłoby było, jakby to zrobił w taki sposób. No też miłoby było, oczywiście musimy od dołu wjechać z naszą płytką jednocześnie, a przy tych plastikach to dwóch naraz w życiu ją nie złapiemy. Najpierw musimy złapać jeden na dwa. I w tym czasie, kochani, od spodu podkładamy naszą płytkę. Tak jak, kochani, mówiłem, będąc z tyłu, przykładamy naszą blaszkę tutaj w taki sposób. Oczywiście nie możemy jej teraz postawić do pionu ani docisnąć chłodzeniem, bo po prostu odleci. Musimy ją jednocześnie trzymać ręką i jednocześnie drugą ręką musimy manipulować przy naszym chłodzeniu. Jak widzicie, tutaj w tym momencie stworzyły nam się gwinty. Dobrze. I teraz musimy nasze chłodzenie umieścić na miejscu, oczywiście naszym zatrzaskiem w górę, tak jak należy. I musimy wkręcić chociaż dwie śruby, aby nasze chłodzenie się trzymało. Jednocześnie, jak widzicie, drugą ręką podtrzymując w dalszym ciągu od drugiej strony nasze mocowanie z gwintami w naszej kieszeni, bo to tak naprawdę, kochani, w momencie trzymamy naszą platformę dociskającą, w której są gwinty. I przykręcamy nasze chłodzenie. Jeju, to zaczyna powoli wyglądać z tym mocowaniem kuta srok. Drogą chyba wszyscy widzieli odcinek Brak obrazu na komputerze. Złapaliśmy na jednej śrubce, a złapiemy na drugiej. Właśnie w taki sposób, już nie musimy manipulować ręką tutaj, jak dociskamy gwinty, one twardo dosyć przylegają, nic tutaj za bardzo aż tak mocno nie sprężynuje, więc możemy teraz, kochani, przejść do montażu dolnej części naszego mocowania do chłodzenia. Jeżeli powiedziałem gdzieś chłodzenia, przepraszam was bardzo za przejęzyczenie, ponieważ to jak na razie jest tylko i wyłącznie mocowanie pod nasze nowiutkie chłodzenie. Chociaż mocowanie jest starsze tak naprawdę niż to, które było tutaj. Dobra. Jest do naszego chłodzenia zrobione, możemy przejść do nakładania naszej pasty termoprzewodzącej. Swoją drogą, widzieliście, jak taką dużą strzykawkę Thermal Grizzly? Na tym procesorze, kochani, będą już duże temperatury, więc tutaj nie ma żartów, tutaj musi być porządne chłodzenie, dlatego niestety nie możemy wykorzystać tego, znaczy możemy praktycznie wykorzystać to chłodzenie z Ryzena poprzedniego, lecz ma o wiele mniej blachy niż to Prism Vrive RGB, które mamy standardowo od tego procesora i ono jest dołączane do niego nie bez powodu, ponieważ tutaj jest naprawdę już bardzo duża moc. Początkowo zróbmy na X-a, zróbmy na X-a z kropelkami, że tyle
będzie ok. I jak na razie tyle, ile nałożyliśmy, spróbujmy nasmarować. Jeżeli będzie coś wychodzić na wierzch, gdzieś będziemy widzieć ubytki, to uzupełnimy. Ale jak na razie bierzemy naszą czyściutką szpatułkę i jedziemy. Dobrze, kochani, teraz możecie ocenić mój efekt finalny, końcowy tego. Mam nadzieję, że trochę nie przesadziłem z tą pastą. Czy wiedzieliście, kochani, że tutaj za dodatkowymi łączeniami RGB mamy ukryty przełącznik microswitch z oznaczeniami low oraz high? A jest to, kochani, przełącznik, który będzie odpowiadać za naszą docelową prędkość obrotową. Jeżeli chcemy, aby działał na niskich obrotach, zostawiamy na właśnie tak, a jeżeli chcemy na wysokich, zostawiamy na high. Czyli tak, teraz przechodzimy do montażu naszego chłodzenia AMD Drive Prism. Dobra, więc zaczynamy. Pamiętajcie, tak jak u nas w AM3, górny latch, góra, spód, najpierw zahaczamy. A, i wybór prędkości mamy na dole, więc będzie można się przełączyć bez wyjmowania go. Super. I dostęp nie jest zły. Jeśli karta graficzna nie będzie nam przeszkadzać. Teraz nastawiamy go patrząc pod kątem dolnego zawiasu. Złapał dolny zawias, widzimy. Prostujemy na wyprostowanej obudowie. Teraz zaglądamy od góry. I musimy złapać górny zawias pozycji otwartej. Oczywiście całość musi się położyć na naszym procesorze. Dobra, kochani, złapało. Tutaj musicie sobie pomóc ręką i pamiętajcie o pozycji tej górnej dźwigienki. Musi być na środku, bo wtedy zawias, który jest tutaj i się zaciska, jak dobrze widzicie na chłodzeniu, jest najniżej. I teraz udało mi się go właśnie położyć. Żadna pasta tutaj bokami, jak widzicie, nie wylatuje. Teraz, kochani, finalnie, jeżeli dolny latch mamy załapany, czyli dolny zatrzask naszego chłodzenia oraz górny, musimy teraz naszą dźwigienkę pewnym ruchem przesunąć w stronę lewą. Nawet jeżeli będzie duży opór, sobie widzicie, że już mi się ręka nawet trzęsie. Co, radzę wam to zrobić kciukiem, bo zazwyczaj ten palc jest najsilniejszy. I voila! Chłodzenie się trzyma. Tak wygląda zawias górny mocowania chłodzenia w pozycji zamkniętej. A raczej już nie mocowania chłodzenia, a samego chłodzenia. Teraz musimy odnaleźć nasz kabel i go podłączyć pod CPU Fan 1 złącze w naszej płycie głównej. Oczywiście ostrość wyłapuje mi teraz to, co nie trzeba. Dobra, dostęp tutaj jest naprawdę trudny, ale da się na spokojnie z małymi, jak się ma małe paluszki, dojść bez problemu. Voila, jest perfekcyjnie. Teraz kwestia, gdzie puścić kabelek. A wiecie co, kochani, ja bym wpuścił go tutaj. Tutaj bym go wpuścił za ten wentylator, albo puścił tak luzem. Tylko chcę, żeby to ładnie wyglądało, dlatego o. Puścimy go tutaj w tą szczelinę w czterokrotnym zbliżeniu, wybaczcie. O, teraz nikomu i niczemu tutaj nie przeszkadza. Wentylator górny również ma swobodny ruch. Kołowy nic tutaj nie będzie zahaczać. Myślę, że będzie ok. Kochani, mamy zamontowane nasze chłodzenie wraz z nowym procesorem. Myślę, że teraz obudowa prezentuje się znacznie bardziej okazale. Kochani, inspekcja końcowa. Jak dobrze widzimy, śruby mniej więcej w gnipach siedzą na tym samym poziomie, więc nie jest tutaj jedno mocniej dokręcone, drugie mniej. Jest bardzo dobrze, zarówno to, jak i góra. Cable management w środku ładnie ogarnięty. Teraz czas na przedni panel obudowy. Też i śrubki przedniego panelu. Na końcu podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne. Właśnie tak. Oczywiście nie zapomnijmy o naszym zasilaczu, żebyście później nie pisali mi, że nie macie obrazu. I teraz dopiero, kochani, okażą się efekty naszej pracy. Takie długie to był chyba problem z procesorem. Dioda SDebug zgasła na szczęście, więc możliwe, że teraz BIOS sobie resetuje.
Jak na razie tutaj obrazu brak. A więc jeszcze przy okazji może ten film będzie trwać nawet i godzinę. Wywaliło diodę debugowania, tylko nie patrzyłem od czego. Teraz tutaj, kochani, jest łatwiej, nie jak w tamtym naszym AS roku. Tutaj możemy przynajmniej łatwo zobaczyć, co dana dioda, co tak naprawdę jest problemem tutaj na naszym panelu. Tak, powinienem go teraz wyłączyć, zdaję sobie z tego sprawę. Chcę wam to jeszcze pokazać, tylko Plexi mi tu ostrość psuje. Oczywiście, tutaj w każdym razie mamy takie cztery diodki i tutaj jest podpisane RAM, DRAM, VGA i tak dalej. W każdym razie coś ma problem. I chyba stawiam na procesor, trzeba byłoby mu zrobić reset BIOSu, sprawdźmy pamięć RAM jeszcze. Dobra, kochani, tego się nie spodziewałem. Patrzcie, co powoduje błędy. CPU. No to super! No to super! Jeny, czyli na tym chłodzeniu najwyraźniej będziemy musieli wstawić poprzednika, ponieważ Ryzen 7 może zaraz się okaże, że jest albo zjarany, albo nieobsługiwany przez tą płytę główną. Zobaczymy. I to zaraz, kochani, zamieni się w poradnik. Nie kupujcie procesorów na Allegro lokalnie, bo sprzedają zjarane. Po prostu super. Miejmy nadzieję, że to brudny slot RAMu albo procesor w trakcie mocowania chłodzenia się zsunął lub coś w ten deseń. Chociaż patrzcie na ten slot. Kurzu, mamy tutaj sporą ilość. Jak myślicie? To może być to? Zobaczymy. Teraz wytłumaczcie mi to. Jest obsługiwany. Więc czyżbyśmy kupili zjarany procesor na Allegro lokalnie? Wygląda na to, że musimy pod ten procesor nasz BIOS zdowngrade'ować. Z tego co widzę. Ryzen 7 2700X V2A 36 V2A. Musimy się cofnąć. Bo mamy tak naprawdę w tym momencie najnowszy BIOS i to w wersji beta. Jeszcze z tego roku. To musimy się cofnąć do 18 7A36 V2A. Pobieramy. I wkładamy Ryzena 5, żeby to miało obraz. Dobra. Jedziemy. Pamiętajcie, kochani, w tej płycie głównej MSC lub też może i w innych, które mają podobny system sygnalizowania błędów, jeżeli wyciągniecie pamięci RAM i jednocześnie świeci się kontrolka od CPU i od DRAM mimo jego nieobecności, oznacza to, że procesor jest nieobsługiwany przez obecnie zainstalowany BIOS. Dobra. Tak się przy okazji to, kochani, rozeszło po kościach, dobra. Wyciągamy tego maluszka, żeby włożyć innego maluszka, przynajmniej nie musimy nic odkręcać, dobra. Trzeba zrobić downgrade BIOSu. Jeju, trochę socket pastą, dobra. Tu go na róg, na biurko, żeby nic więcej nie pobrudzić. Takiej komplikacji, co się nie spodziewaliście, co? A ze względu na to, że zmodyfikowaliśmy chłodzenie, a nie chciałem tutaj pasty rozsmarować na tym procesorze drugi raz, to założyłem chłodzenie od AS Rocka na płytę MSI. Co to się dzieje dzisiaj, naprawdę? Same niespodzianki, dobra. Odpalamy go w tym stanie. Nie chcę was, kochani, martwić, ale teraz na sprawnym procesorze świeci się dioda od... Na Ryzenie 5 świeci się dioda od procesora. Takich komplikacji to się nie spodziewałem. Spróbujmy BIOS zrestartować, idę po zworkę. Jak to nie było może, to nie wiem, co się tu wydarzyło. Kochani, chyba wy sami nie spodziewaliście się takich abominacji, co tu się dzieje. Ryzen 5 tym razem świeci się CPU samo. Już nawet ten procesor, co tu był, nie chce działać. Czy wy to widzicie? Tak, kochani, startuje płyta bez procesora. Świeci się tylko dioda od CPU. DRAM na dole nie świeci. I tak ta płyta się zachowywała z włożonym procesorem.
Czy to jest możliwe, że wadliwy Ryzen 7, którego kupiłem z Allegro, zjarał mi płytę główną? To miała być, kochani, zwykła, prosta wymiana procesora, a zrobiła się z tego akcja ratunkowa, dosłownie. Tego ja się nawet sam nie spodziewałem i wy się nawet tego nie spodziewaliście, że tak się akcja potoczy. Co tu się wydarzyło? Czyżby jakiś pin załączający ubrudził się od pasty termoprzewodzącej? Dobra, przeczyściłem już tutaj, nie ma już tutaj tej pasty. Przeczyściłem tą lewą stronę gniazda naszego AM4. Zresztą dobrze widzicie. Tutaj przy tej nodze jest jakby tu plastik przytopiony, widzicie to? To jakby się coś paliło? Nie, albo mi się wydaje. Po prostu tak plastik jest wykończony tandetnie tego soketu. Dobra, nie. Takiego filmu, kochani, dawno nie było. Wymiana i jednocześnie naprawa procesora w jednym filmie. Wszystkie piny są na miejscach, nie widać jakby coś było wygięte, wszystko wydaje się być okej. To dlaczego on procesora nie widział? Czyby brudne gniazdo od pasty? Procesor czy siedzi? Siedzi. Ten pin jeszcze, okej, zresztą soket założony, chłodzę, zobaczmy jak teraz się zachowa. Off. Yeah. Czemu on nie widzi tego procesora? Czy wy to widzicie, a raczej nie widzicie? Czemu on nie widzi tego procesora? Przecież on go jeszcze przed chwilą widział. Co tu się wydarzyło? Dobrze, że mam awaryjną płytę ASRocka, żeby to podmienić, żeby to działało. Tak, z GTX-em ASRock działa, mógłbym tą płytę podmienić, ale serio. Athlon 2 będzie tutaj na daily wsadzony, bo przy 7-ce przynajmniej były jakieś errory, świeciły się dwie diody, a tutaj świeci się tak dioda od CPU, jakby go w ogóle nie było. Bliżej się przyjrzałem i zobaczcie, co tu się odwaliło. To jest układ sterowania napięciem 12V dla procesora. Zobaczcie, co się z tym dławikiem odwaliło. Sam z siebie się odlutował. Jaka tutaj moc musiała popłynąć, żeby on aż sam się odlutował, widzicie to? No właśnie, czy on nie robi... On chyba robi zwarcie i dlatego może on nie odpalać. Tak mi się wydaje. Widzicie co? To jest układ odpowiedzialny za linię 12V na zasilanie procesora. Dobra, kochani, teraz się cuda wydarzyły na tym chłodzeniu od mojego dorabianego ASRocka. To odpaliło. Odpaliło na 2700X. Tego, który spełnia wymagania. Zobaczcie, ile wątków. To działa. Dobra, zakładamy mu teraz to normalne chłodzenie i kończymy ten odcinek. Nową pastę tu muszę zdrapać, bo się pokryło jeszcze z tą starego, z tą skostniałą. Na szczęście tego Thermal Grizzly trochę mam, szkoda tej dawki, no ale dobra. I wiecie, kochani, co zrobiłem przy okazji? Cofnąłem wersję BIOS. Miałem wersję L5, miałem, cofnąłem się do L4. I poszło, wystarczyło się cofnąć w wersjach BIOS-u. Teraz trzeba tylko to chłodzenie nałożyć. Dobra, kochani, znów mamy czysty procesor oraz czyste chłodzenie. Oj, strata trochę z tą pastą, co nie, ale dobra, już lepiej, że tej pasty trochę poszła, jest obraz. Widzicie, kochani, właśnie takiego zamieszania jak dzisiaj potrafią narobić BIOSy w MSI wersji beta. Cofnąłem się z jednej bety do poprzedniej bety i płyta normalnie zaczęła startować, a na tej najnowszej becie płyta zaczęła się zachowywać, jakbym dosłownie przepalił układ zasilania 12V dla procesora, tak waliło błędem. A teraz jest ok, chociaż ten krzywo wlutowany, co widzieliście, nie daje mi spokoju, szczerze mówiąc, obok tego układu, o tutaj. Dobra, nie ma żadnych przerwań w systemie. Napięcia są w porządku, zasilacza wszystko sprawdzałem. Dobra, no teraz co? Znów nakładamy pastę drugi raz. Szkoda, że troszeczkę jej się zmarnowało, bo to dość droga pasta, ale dobra. Jedziemy znów z tematem. Teraz was ustawię jakoś tutaj, żebyście wszystko widzieli. Dobra, kochani, chyba przesadziłem trochę ostatnio z tą pastą, więc dzisiaj robimy... Oho, tutaj już pod małym naciskiem wylatuje, więc chyba zrobimy takiego pajączka jak z kostki. Czyli tutaj, tutaj, tak do krawędzi, nie do końca, żeby się nie wylewało, bo to się rozsmaruje. Tutaj, 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 na krzyżyk zrobimy tak
Jeszcze poza krzyżykiem zrobimy tutaj ładne kropeczki. Kropeczkę taką tu. Kropeczkę taką tu. I kropeczkę taką tu. Uczmy się na naszych błędach, kochani, żeby już ich nie popełniać. Dobra. I kropeczkę naszą tu. Dobra, żeby się nie zaczęło rozlewać poza procesorem, bo sami widzieliście, jak to wyglądało. Także najwięcej pasty najlepiej umieszczać tak mniej więcej po środku. Jeszcze tutaj co mi zwisa. A, tutaj troszeczkę wyszło, ale dobra. Takie małe ilości, chociaż jakbym miał wacik, to poprawił, dobra. Mam akurat nasączony spirytusie, poprawimy to. Żeby aż tak się nie rozlewało. Dobra. Tak w skrócie. Myślę, że tyle pasty pod niego starczy. Ten docisk jest naprawdę bardzo duży i sami widzieliście, że na środku nie było w ogóle pasty i wszystko się wylało z zewnątrz, więc myślę, że taki układ będzie najlepszy, żeby jak najmniej krawędzi było, pasty właściwie nie było, a żeby jak najwięcej było po środku. I teraz zakładamy nasze piękne chłodzenie AMD Vryve. No, tutaj tak samo. Jest wyśrodkowane, jest. Tu mam nadzieję, że się rozsmarowało, jak jeździliśmy tym procesorem. Okej. Trzyma. Tutaj trzyma, trzyma. Pięknie jest zrobione. Połączamy nasze chłodzenie. Teraz zrobiłbym reset BIOS-u. Tak, zrobimy mu reset BIOS-u z worką, którą mam tutaj. Tak kontrolnie, żeby nie pruł się. Ale już przynajmniej jesteśmy pewni, że na tej becie akurat ta seria procesorów działa bez problemu. Chyba się tamten BIOS przyzwyczaił po prostu do tamtego procesora. Chociaż boję się robić, szczerze mówiąc, update'a, bo jeżeli nie będę miał tego drugiego procesora, to już go nie uruchomię na tym. Więc no cóż, ta beta najnowsza, co wypuścili, była bardzo problematyczna. Sami widzieliście, co się z tą płytą po prostu działo po zmianie procesora. Zaczęła walić błędami różnymi. Dobra, teraz robimy cable management jako taki, ale myślę, że jest ok. Tutaj przy dławiku może lecieć, nie będzie robić dużych interferencji. Myślę, że tak może być. Tutaj nic nie przeszkadza. Dobra, jest swobodny dostęp, więc tak. Uff. Dobra, kochani, jak robicie reset BIOS-u? Teraz jest dobre pytanie. W starszych konstrukcjach jak ASRock trzeba było odpalić w trybie resetowania BIOS-u z ustawieniem z worki 1.2, a nie 2.3. 2.3 to był normal boot, a 1.2 to było resetowanie. Tutaj z kolei jest z worka i musimy najpierw mieć zasilanie, tak jak teraz, i nie możemy go uruchamiać z worką. Musimy tam z workę, o matko, teraz to chłodzenie masakrycznie. Ten masakrycznie nam tutaj uniemożliwia dojście właśnie do tą zworką do tego, więc wiecie co? Zrobimy zwarcie zworką przy pomocy pilnika. Od 5 do 10 sekund musi nasza zworka być zwarta. Tutaj. Nie musi być to konkretnie zworka. Do zwierania może być nawet pilnik. Tak, o. Trzymamy zwarte piny dosłownie parę sekund. Kończymy zwarcie naszej zworki, uruchamiamy kompa, patrzymy, czy jest obraz, i go składamy. Postawię go do pionu, bo coś na poziomie, mam z nim złe doświadczenia. Dobra, kochani, teraz moment prawdy. Nie wali błędami, chłodzenie pięknie świeci. A? Widzi, że resetuje sobie BIOS. Widać po chłodzeniu, ale nie wali już żadnymi błędami. CPU, tylko same, teraz VGA i jest obraz. Tadam! Jest! Mamy to. Oczywiście Secure Boota trzeba będzie włączyć, bo on teraz się przełączył w ogóle w tryb Legacy przez te zabawy z procesorami, ale działa i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Dobra. Jeszcze jakbyśmy zmienili kolor podświetlania na czerwono, to już by się idealnie komponowało z całością, chociaż chcę zrobić RGB. Tylko plugin będziemy musieli do tego zainstalować. Ale super, uruchomił się. Dobra, tu widzicie wiązkę podczerwieni już z kamerki. Tak się zaloguję. Właśnie, kochani, jak na AMD. Procesor AMD 2700 z końcówką X. Jakie są super temperatury. A jak odpalę chłodzenie na maksa, to są jeszcze niższe. 37, 36, 38.
Super, temperatura systemu też niziutko. Jak na AMD jestem aż za bardzo zadowolony z tego, co tutaj dzisiaj zrobiliśmy. Oczywiście, zależnie od scenariusza użytkownika, ustawia nam się wentylator. Cichy to jest cichy. Jak ustawimy ekstremalną wydajność, to ten też już przyspieszać zaczyna powoli. Widzicie? I słyszycie zresztą. Zobaczmy monitoringu sprzętu. Oczywiście wiadomo, że wraz z tym jest przypływ taktowania, tak? Z ekstremalną wydajnością jest przypływ taktowania, więc temperatura też rośnie. Chociaż i tak jest bardzo niziutka, 37 stopni, 36. Najniżej zaobserwowałem to jest 36 stopni, jak na procesor AMD. Świetnie, super. 35, jeszcze niżej. Jeszcze niżej, 35 stopni na tym chłodzeniu, super. Nagle skoczyło do 42, dobra. Bo to odświeżenie jest takie. Ale powiem wam, że temperatury jak na AMD są super. Naprawdę super. 35 stopni na procesorze AMD, stąpa stąp, super zrobiliśmy robotę. Dobra, kończymy kochani na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy szalony dość odcinek wam się podobał. Do zobaczenia, do kolejnego. W tym wypadku dobranoc i trzymajcie się. Cześć.